składek. Alerty i polecenia giełdowe. Na czas. Zawsze. Ja kilkakrotnie na naszych spotkaniach akcentowałem temat kontraktów terminowych, tym, że się tym zajmuję, że jest to takie niejako moje kluczowe miejsce, na którym poświęcam swój taki prywatny czas na inwestycje. Stwierdziłem, że warto się tym tematem zająć i pokazać go, ponieważ duża część osób, która bierze udział bezpośrednio w takich spotkaniach i jest ze Squaberem, mogłaby na tym bardzo dużo skorzystać i wiele nauczyć się bezpośrednio na inwestycjach w kontrakty terminowe. Ja wiem, że ten temat jest w Polsce dość mało znany, dość mało popularny. Co prawda grono inwestorów bezpośrednio na kontraktach terminowych jest całkiem spore, ale jest tam dużo instytucji i wielu takich typowych, prywatnych inwestorów indywidualnych generalnie boi się tego tematu. A szansa na zarobienie tutaj pieniędzy na kontraktach i na nauczenie się bardzo poważnie rynku finansowego i posiadanie już takiej wiedzy bardzo eksperckiej, dającej szansę na zarabianie stale pieniędzy właśnie na rynku, jest bardzo duża. Więc zacznijmy od podstaw i od omówienia generalnie, jak ugryźć ten temat. Kontrakt terminowy jest przede wszystkim instrumentem pochodnym, czyli jest pochodnym od czegoś, zazwyczaj indeksu bądź akcji. Jest to forma takiego instrumentu, w którym po dwóch stronach rynku mamy inwestorów przewidujących wzrosty i spadki. W większości literatury możemy mylnie spotkać określenie, iż jest to zakład, bądź jest to jakiegoś typu gra o podwyższonym ryzyku. Nic bardziej mylnego. Głównie dlatego, iż na rynku kontraktów terminowych nie spotykają się inwestorzy, którzy korzystają z kontraktu terminowego wyłącznie po to, żeby zarobić na wzrostach bądź spadkach. Rynek kontraktów terminowych jest tak szalenie złożony i skomplikowany, jest na nim tak wiele podmiotów, inwestorów, którzy mają różne cele. Zabezpieczają swoje transakcje, tworzą różne strategie. Tak więc spłycanie kontraktu terminowego tylko do instrumentu, w którym mamy dwie strony, jest kompletnym błędem. Jest to po prostu instrument, który jest oparty o jakąś bazę w postaci indeksu, akcji czy surowca. Jest trochę inaczej rozliczany i służy do trochę innych rzeczy. Przede wszystkim, dlaczego na tym slajdzie jest paczka? Ponieważ kontrakt terminowy jest swoistą paczką pewnej ilości danego instrumentu bazowego. Zazwyczaj, jeżeli mówimy o akcjach, to będzie to paczka iluś akcji. Ale do tego wrócę za chwilę. O co chodzi z tym instrumentem bazowym? Chodzi o to, że nieważne, co mamy na tym wykresie. Od dołu mamy kontrakt terminowy, a od góry mamy ten tak zwany instrument bazowy, czyli w tym przypadku indeks. I poruszanie się tego kontraktu terminowego jest generalnie takie samo jak instrumentu bazowego. Więc generalnie analizując jakiś kontrakt terminowy, możemy patrzeć tylko i wyłącznie na wykres instrumentu bazowego, ponieważ zbieżność jest praktycznie stuprocentowa i wykres kontraktu terminowego przydaje nam się do zupełnie innych rzeczy, ale do tego jeszcze będę nawiązywał za chwilę. Tak więc różnica pomiędzy tymi dwoma wykresami nie istnieje, a kontrakt terminowy jest po prostu niejako równoległym notowaniem tego samego waloru, ale w trochę inny sposób. O co chodzi z tymi paczkami? Chodzi o to, że w postaci jednego kontraktu terminowego mamy paczkę pewnych jednostek. W przypadku indeksu to będzie 20 bądź 10 razy indeks, czyli niejako indeks zapakowany 10-krotnie, bądź tak jak WIG20, 20-krotnie. W przypadku akcji będzie to zazwyczaj paczka 100 akcji, tak jak PKO, CCC, KGHM, Lotos i wiele, wiele innych, bądź 1000. W przypadku tych tańszych akcji kwotowanych poniżej 6 zł, jak PGNiG czy Tauron, tam jest 1000 akcji spakowanych w takiej paczce.
Jaka jest przede wszystkim różnica pomiędzy kupieniem 100 akcji bezpośrednio z rynku, a kupieniem sobie jednego kontraktu, w którym jest spakowanych takich 100 akcji? Prześledźmy sobie to na przykładzie depozytu o wartości 5000 zł. Mamy 5000 zł i weźmy dla uproszczenia PKO, ponieważ aktualnie jest warte około 25 zł. Tak więc, kupując sobie za 5000 akcje PKO, możemy sobie szczelnie zapełnić tymi akcjami portfel wielkości 5000. Wtedy musimy zdeponować 5000 zł, mamy za nie kupione akcje tego rzeczonego PKO i po jakimś czasie możemy go sprzedać za 5500 zł z zyskiem. Czyli dostajemy na nasz rachunek dodatkowe 500 zł, całość kwoty zostaje nam na ten rachunek oddana. Przez czas inwestycji na rachunku nie mieliśmy gotówki, nie mieliśmy pieniędzy, mieliśmy tylko akcje. Jak to się odbywa przy okazji kontraktów i tej rzeczonej wcześniej paczki? Z naszych 5000 pobrane jest tylko 10% wartości całej paczki. Tak zazwyczaj bywa, to jest około 10%. Czyli z naszego rachunku znika 500 zł, czyli to żółte. A to, co mamy niebieskie, cały czas jest na naszym rachunku. Tu są 4,5 tysiąca złotych, z którymi możemy zrobić cokolwiek. Możemy je wrzucić na lokatę, możemy je wypłacić, możemy ich w ogóle na rachunku nie mieć. Po tej transakcji otrzymujemy 1000 zł, w uproszczeniu oczywiście, które powraca na nasze konto i z powrotem mamy w gotówce 5,5 tysiąca złotych. Najprostszym wytłumaczeniem tego, o czym mówię, jest to, iż akcje rozliczane są całością wartości transakcji, a kontrakty tylko różnicą, a pod poczet ewentualnych strat pobierany jest depozyt, czyli te 500 zł. Pojawiło się pytanie, a co się dzieje, jeżeli te 500 zł stracimy? Generalnie sytuacja wygląda tak, że jeżeli straciliśmy na przykład w ciągu pierwszej sesji 100 zł i zostaje nam tego depozytu 400, to z tych pieniędzy, które zostały nam na rachunku, czyli z tych 4,5 tysiących, dobierane jest to 100 zł, które straciliśmy, jakby nasz depozyt wynosił znów 500. Generalnie cały czas musimy utrzymywać depozyt 500 zł. A jeżeli mieliśmy na rachunku tylko 500 zł, brakło nam tego depozytu, zlecenie zostanie automatycznie zamknięte. Nie stracimy więcej niż ten depozyt. Pojawiło się pytanie, a co będzie, jeżeli stracimy 800 zł? 800 zł stracimy tylko, jeżeli mieliśmy więcej niż 500 zł na rachunku i wtedy z tej rezerwy gotówki na rachunku depozyt był dzień po dniu powiększany. Natomiast jeżeli nie mamy tych 800 zł, to nie możemy stracić więcej niż mieliśmy. To oczywiście działa w dwie strony. Jednak sama zasada polega na tym, iż transakcje na kontraktach terminowych rozliczane są samą różnicą. Pojawiło się kolejne pytanie. Wartość kontraktów może spaść o większą wartość. Wartość kontraktu może spaść oczywiście o więcej, ale jeżeli my nie mieliśmy na rachunku więcej, bądź zamknęliśmy wcześniej pozycję, nie mogliśmy stracić więcej niż depozyt, który umieściliśmy. A i tak zazwyczaj, jeżeli mamy jakąkolwiek kontrolę ryzyka, to nie tracimy całego depozytu, tylko jeżeli nasz scenariusz się nie realizuje, wychodzimy z inwestycji wcześniej. Pojawiła się że informacja na czacie. Czasami jest tak, że depozyt nie starcza na pokrycie całej straty. W Polsce depozyty liczone są w ten sposób, na bazie zmienności wieloletniej, iż depozyty, które pobierane są w Polsce od kontraktów, są tak ułożone, iż w zasadzie w ciągu ostatnich 6 lat nie zdarzyła się sytuacja na większości kontraktów, że ten dzienny depozyt nie starczył na pokrycie całości zlecenia. Innymi słowy, w Polsce nie da się stracić więcej na kontrakcie terminowym, niż wynosi
depozyt, a większość biur maklerskich ma swoje takie wewnętrzne zabezpieczenia rzędu 50% depozytu. Czyli jeżeli w ciągu jednego dnia nasz depozyt spadnie o 250 zł, z tego rzeczonego wcześniej 500, może to zostać zamknięte automatycznie. Pojawiło się kilka komentarzy, iż umowa między biurem a inwestorem nakłada na klienta obowiązek uzupełnienia brakującej kwoty. Są to zabiegi ściśle formalne, coś takiego się zdarzyło, niemniej jednak takie sytuacje nie mają miejsca w rzeczywistości. Nie słyszałem o takiej sytuacji, nie spotkałem się z taką sytuacją na kontraktach terminowych. Na Forexie takie rzeczy się, owszem, czasami zdarzają. A kontrakty na TPSA i luka 30% w dół. No aktualnie kontrakty na TPSA są dość niszowymi kontraktami, trzeba sobie powiedzieć. Luka 30% w dół na akcjach, na których są kontrakty, w zasadzie się od dawna nie pojawiła. Od 6 lat takiej luki nie było na akcjach, pod które są kontrakty. A co jeżeli zostaniemy automatycznie wyrzuceni? Nie da się sprzedać przy stracie 500, a pozycja może zostać zamknięta przy stracie 550. Pozycja nie zostanie zamknięta przy stracie większej niż mamy depozyt. No, takie są założenia kontraktów terminowych. Drugie pytanie jest, z tego wynika, że można stracić więcej niż 10%, to niemożliwe. Jeżeli nie mamy pieniędzy na koncie i braknie nam depozytu, to nawet nie zdążymy stracić tych 500 zł, tego 10%. Ponieważ po sesji, jeżeli brakuje nam depozytu więcej niż 50%, zostaniemy poproszeni o jego uzupełnienie i strata większa niż 10% jest niemożliwa, a typową stratą w takich skrajnych, czarnych scenariuszach, które zdarzają się na kontraktach terminowych, mimo wszystko w Polsce rzadko, jest generalnie również niemożliwa, ponieważ biura maklerskie mają to do siebie, że strasznie pilnują tych depozytów i niejako wprowadzają z automatu sytuację, w której my musimy bardzo dbać o to, żeby nie stracić za dużo. Ja często spotkałem się z tym, kiedy na przykład handlowałem za dużą część swojego depozytu i wtedy faktycznie zdarzały się sytuacje, kiedy biuro pilnuje tego, żeby ten depozyt był 100%. Mimo, że byłem po dobrej stronie rynku, to on i tak zawsze dba o tą stronę. Pojawiło się pytanie, czy ja naprawdę gram na kontraktach. Tak, gram na kontraktach. Od 8 lat temu zaczynałem i robię to regularnie. Zresztą, co będę miał okazję pokazać. Przejdźmy do tematu prowizji. Widzę, że temat dźwigni finansowej jest w zasadzie na ten moment i depozytu wręcz nie do wyczerpania, więc przejdźmy na chwilę do innego tematu. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania na ten temat, ja je będę ponawiał. Teraz sytuacja odnośnie bezpośrednio prowizji. Załóżmy, że mamy nasze 5 tysięcy. W przypadku, kiedy będziemy chcieli z prowizją 0,19 bądź 0,30, zależy w jakim biurze maklerskim mamy bezpośrednio nasze konto, dopłacimy od 0,19 do 0,30. Na KGHM zapłacimy w takim razie przy kwocie 5 tysięcy 10 zł bądź 15, za PKO tyle samo. WIG-u 20 bezpośrednio nie kupimy, musielibyśmy selekcjonować akcje ręcznie, kupując każdy z tych akcji z WIG-u 20, bądź wykorzystać ETF-a, o którym powiem za chwilę. Tak więc przy okazji WIG-u 20 tego się nie da zrobić bezpośrednio akcjami. Przy okazji kontraktu prowizja wynosi 3 zł, przy okazji PKO kupimy za 5 tysięcy, tak by była równowartość 5 tysięcy w akcjach, kupimy 2 kontrakty, czyli 6 zł. WIG 20 wyniesie nas prowizja 8 zł. Tak więc realna prowizja, sprowadzając ją do wielkości prowizji za taką samą liczbę akcji, jaką mamy w paczce naszego kontraktu terminowego, wyniesie przy okazji KGHM-u 0,8 albo 12,12 przy okazji PKO. Tak więc jest
kilkakrotnie niższa, bądź przy okazji PKO trochę niższa w stosunku tego, co mielibyśmy na akcjach. Tak więc jest to wyjątkowo tani instrument, a przy okazji indeksu jeszcze tańszy, ponieważ ta prowizja jest w zasadzie pomijalna w stosunku do wartości całego kontraktu. Spójrzmy jeszcze bezpośrednio na depozyty, ponieważ widzę, że ten temat jest dość ważki. Przy okazji PKO było to rzeczone 250 zł. Kontrakt 1 na KGHM opiewający na 100 akcji możemy mieć już za 800 zł, a kontrakt na WIG20 już za 2200 zł. Tak więc koszt jednego kontraktu jest stosunkowo niski. Można zacząć uczyć się kontraktów terminowych już od niewielkich kwot. Najtańsze kontrakty opiewają depozytem na około 100 zł. Mamy również do dyspozycji MWIG, którego wartość wynosi 2400 zł w depozycie. Składy, alerty i polecenia giełdowe na czas, zawsze.